Nie było mnie tutaj tydzień. Słuchajcie, miałam problemy z internetem, ale teraz mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Dzisiaj bardzo fajny temat. Witam oczywiście YouTube i za chwileczkę włączam swojego fanpage'a na Facebooku. Witam, witam serdecznie. Jestem już na dwóch profilach, na dwóch portalach. Na YouTubie i na grupie, nie na grupie, tylko na fanpage'u, na moim fanpage'u. Dobrze, tak troszeczkę patrzę, wyregulowuję tutaj widok, zobaczymy jak to, słuchajcie, będzie. Tak, próbuję się, dobra, próbuję się znaleźć, ale mój komputer nie chce mnie przerzucić, słuchajcie, do mojego, o, jestem, dobra, i za chwilę zobaczę, czy jestem. Na fanpage'u, dobrze, na fanpage'u jestem, już sobie włączam. Dzisiaj ciekawy temat, jak malować odbicia w wodzie. Nie będziemy malować, słuchajcie, po pierwsze, dobrze jest na początku zrozumieć, o co chodzi. Posłuchać to, co ja mam nadzieję, do powiedzenia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba to, co ja Wam powiem. Mam nadzieję, że to, co Wam powiem, będzie dla Was zrozumiałe. Mam też również przykłady. Dorota się witę, cześć Kasiu, będzie powtórka może, bo ja niestety jestem teraz w pracy. Jasne, zostają, live'y zostają. Jeżeli ja nie mówię, że je usuwam, to one spokojnie zostają, także możecie odtworzyć. Na YouTubie będą i na fanpage'u. Dobrze, nie wiem czy mnie znacie wszyscy, ja nazywam się Katarzyna Kostrzeba. Jestem, przede wszystkim robię kursy. Robię kursy, warsztaty i dzisiaj chcę się Wam pochwalić moim najnowszym obrazem. Troszeczkę krzywo wisi. Właśnie te cudne maki, w moim mniemaniu cudne. Dzisiaj skończyliśmy, słuchajcie, na warsztatach. Na warsztatach. Miałam malować 3 dni. Będę się tym chwalić, będę o tym mówić, bo to jest bardzo ważne. Miałyśmy malować 3 dni. Malujemy z dziewczynami. Okazało się, że trzeba zrobić 4 dzień, bo obrazu nie dokończyłam, a chciałam pokazać wszystko. Okazało się 4 dnia, że jest trochę szczegółów, które ja muszę pokazać. I dlatego dzisiaj 5 dzień rano, słuchajcie, malowaliśmy, tworzyliśmy dalej. Jak widzicie, ja tutaj jedynie co dodałam, to podpis. Tak? Także jeżeli jesteście na moich kursach, na moich warsztatach, to chcę Wam powiedzieć, że u mnie dostajecie wszystko. Od początku do ostatniej kropki, no podpis zrobiłam trochę później. Dobrze. O proszę, maki cudne, to prawda. O, Patty pisze, bo akurat jest z warsztatów. Widzę więcej osób z warsztatów. Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Mam podgląd tylko na fanpage. Ok. Więc teraz opowiem Wam o wodzie. Woda to przede wszystkim lustro, tak? Ale nie takie dokładne, to znaczy nie zawsze takie dokładne. Napiszcie mi, kto ma problem z wodą. Kto ma problem, słuchajcie, z malowaniem wody, z tym, co się tam w niej znajduje. Jak sobie z tym radzicie? Bo ja będę chciała wiedzieć, do czego się odnieść. Ja mam trochę informacji. Nie zawsze te informacje, które ja chcę Wam przekazać, do końca są takie, jak Wy chcecie. I dlatego zazwyczaj zadaję pytania, tak? Albo w ankietach, albo tak jak teraz. Bardzo bym chciała, żebyście mi napisali, jakie macie problemy właśnie z wodą, z malowaniem. Dobrze, zaraz zobaczymy. No, maki, no ładne. Ten obraz, jak zanim mi tu napiszecie, to ja Wam powiem, że ten obraz jest malowany z mojego własnego zdjęcia. To są moje maki na moim parapecie na wsi. Uwielbiam to zdjęcie. Już ten obraz malowałam parę lat temu. O, i jestem zaskoczona tym, w jaki sposób do niego podeszłam teraz. Uwielbiam malować, słuchajcie, maki, znaczy nie maki, uwielbiam malować swoje zdjęcia, interpretować swoje zdjęcia ponownie, dlatego że ja wtedy zupełnie inaczej do tego podchodzę. Inaczej jakoś to wszystko maluję i tutaj są inne kolory. Dobra, odbicie w wodzie, dzień dobry, woda w wazonie czy w rzece? W rzece. Nie będziemy mówić o wazonie, jeżeli chodzi o wazon, to już mieliśmy. Nie wiem, wróćcie do, albo na, myślę, że najłatwiej znaleźć chyba na YouTubie film, jeśli ja na YouTubie zrobiłam ten film.
Jak nie, to na fanpage'u na pewno jest, albo na grupie z miłości do malowania. No nadaję, słuchajcie, na trzech portalach i się tak zastanawiam. Na pewno zrobiłam film o wodzie w kieliszku. Także to prawie to samo, co woda w takim dzbanku. A jeżeli ktoś chce więcej na ten temat, mam kursy malowanieszczęścia.pl. Tam jest kurs malowania kwiatów w szklanym wazonie. Także jak macie ochotę, to zapraszam. Bożenka się wita. A pokaż kiedyś poprzedni obraz. Poprzedni obraz, jeśli go jeszcze masz. Znaczy nie mam, właśnie go nie mam, bo ja go sprzedałam, słuchajcie. Poczekaj, Patrycja, zaraz ci pokażę. Zanim przejdziemy do kolejnych... zaraz, ojejku. Spróbuję go znaleźć. Ja tutaj mam w swoich zbiorach i za chwileczkę ja gdzieś go tutaj miałam. Mam go, no jasne, że mam. Trochę inaczej wygląda i widzę, że jest obcięty. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego ten obraz jest obcięty. Dobra, nieważne, ale częściowo jest. O, tak wygląda. Zobacz, Patrycja, nie wiem do której kamery chcesz, ale on tak mniej więcej wyglądał. Jest inaczej. No i tu jest akurat odbicie lustrzane, więc ja spróbuję go odwrócić i zaraz zobaczysz, jak wygląda. Więc no jest trochę inny. Jest trochę, o już, teraz inaczej pokażę, będziesz widziała tak, jak jest naprawdę. Tak, trochę inaczej, ja jestem, o, widzisz, bardziej chłodny. Jest bardziej chłodny, troszkę inny, tak jak powiedziałam, jest lekko przycięty, chyba ze 2 cm z każdej strony i on trochę inaczej wygląda, nie? Ale to tak wygląda. Ja wiecie, z takiego, wstawię oczywiście post i pokażę Wam, jak te dwa obrazy opiszę. Na pewno zrobię taki post o tym, że warto jeszcze raz malować obraz. Dobrze, wróćmy do tematu, bo jesteśmy tutaj w... Tak, no też piękny, jaśniejszy może, nie wiem, no tak, no nie, ten jaśniejszy, który teraz jest. Dobrze, woda, więc słuchajcie, woda. Woda to lustro, zaraz miałam poczytać wasze tutaj pytania, wasze problemy. Trudne są odbicia w wodzie, gdzie nie jest gładka tafla wody. O, widzisz, a mi się wydaje, że trudniejsze jest tam, gdzie jest woda. Zaraz. Trudne są odbicia w wodzie, gdzie nie jest gładka tafla wody. A mi się wydaje właśnie, że tam, gdzie nie jest gładka tafla, są łatwiejsze. Ale to jest tylko moje takie spostrzeżenie. Problem sprawia mi malowanie tafli i nie tylko. Cienie, które wpadają na przykład z księżyca. Okej, okay. Odbicie w wodzie, dzień dobry, woda w wazonie, a to już czytałam. Ja, ale szczególnie fal, choć odbicia w wodzie też są wyzwaniem, to do fal jeszcze kiedyś oddzielne zrobimy takie spotkanie. Ania? Dobra, patrzę, co wy tutaj mi piszecie. Może ktoś coś na YouTubie napisze, na razie nic. Słuchajcie, bardzo proszę o Z, jeśli jesteście na żywo, jakieś serduszka może, tak? YouTube proszę o kciuka, o subskrybowanie, to jest dla mnie bardzo ważne, dzięki temu te filmy się będą bardziej rozchodzić, też inni będą mogli z tego korzystać. I teraz tak, pokażę Wam dwóch przedstawicieli wody, takiej tafli wody bardzo dokładnej. Więc mam tutaj... Zaraz podłączę kabelek i zaraz Wam pokażę. Pokażę Wam lustrzane odbicie. Jak woda, to przede wszystkim, słuchajcie, ojejku, lustrze. Uciekło mi, bo chciałam ładnie, no ten tablet to tak. O, jeszcze raz. Odwrotnie powinnam ustawić, ale to wtedy bym miała łatwiej. Zaraz zobaczymy, i tu się odbija, zaraz zobaczymy, jak to będzie. Lustrzane odbicie, zobaczcie. Bardzo dokładne lustrzane odbicie. Woda jest płaska, nie ma ani jednej fali i popatrzcie, tak naprawdę praktycznie wszystko, co jest na górze, też jest i na dole, prawda? Co tutaj można zrobić? Ja bardzo często pokazuję na przykład dziewczynom, tutaj trzeba postąpić jak z malowaniem motyla. Żeby namalować równe skrzydła motyla,
te obydwa skrzydła, żeby były równiutkie. Powiedzmy, że te moje dłonie to są skrzydła. To słuchajcie, ja robię tak zazwyczaj, że robię jedną część i później ją przekładam na drugą stronę ręki, teraz nie odwrócę, i wtedy mam takie same odbicie. Te skrzydła są z drugiej strony. Albo mam tutaj na przykład kawałek kartki i nawet mam nożyczki, słuchajcie. I już za chwileczkę Wam tutaj pokażę, co ja bym zrobiła, jakie są moje patenty na to, żeby ten kształt w wodzie był bardzo podobny. Wycinam. Wycinam tak, tak szybko, tak tylko, żeby, słuchajcie, o, wyciąć. Zobaczcie. Nie, ja muszę odwrócić, nie odwrócę, bo to będzie niedobrze. To będzie niedobrze. Będę musiała wszystko przestawiać, a nie bardzo chcę. Inaczej zrobimy. O, teraz będzie prościej. Przecież ja mogę w ten sposób to złapać. Zobaczcie. I mam tutaj, to nie jest bardzo podobny, ale powiedzmy, że to jest góra, tak? Tu będzie, o, tu jest linia horyzontu i od linii horyzontu wszystko, co jest w wodzie, jest takie same. To trzeba zauważyć. Nie wszyscy to widzą. Jakoś tak jest, jak widzę, w jakiś taki sposób się patrzycie na to dość chaotyczny, myślę, że ze strachem, chociaż niepotrzebnie, ze strachem się na to patrzycie i wtedy wpadacie w panikę, nie wiecie, jak to zrobić, szczególnie na plenerach malarskich. I tak, popatrzcie, jeżeli zrobicie sobie mniej więcej właśnie taką wycinankę i ona będzie miała bardzo podobny kształt do tej góry, zobaczcie. I jeżeli ja tę kartkę przed wycięciem złożyłam na pół, ona była złożona, także przypominam, że ja ją złożyłam na pół, albo można po prostu ją na drugą stronę przewrócić, ale łatwiej jest, słuchajcie, ją rozłożyć po wycięciu i tak położyć, tak? Popatrzcie, linia horyzontu jest na zgięciu kartki, odrysowujecie sobie górę, te góry i dół. Oczywiście to jest trochę większe niż tutaj ten obrazek, ale w ten sposób warto zaczynać od takich, od mniejszych. Może nie od razu od gór, ale ja Wam tutaj chcę pokazać tę gładką taflę. I teraz tak. To nam bardzo pomaga właśnie na malowanie tego identycznego odbicia w wodzie, bo akurat tutaj jest na tym zdjęciu jest identyczne odbicie, prawda? Więc to nam bardzo pomoże. Na środku linii horyzontu, ta linia zgięcia, tutaj trzeba też ją wyraźnie narysować i od tego zaczynamy. I co jeszcze tutaj robimy? Dziewczyny i chłopaki, bo nie wiem, czy mamy tu mężczyzn też, ale Wam powiem, że praktycznie malujemy dwa prawie identyczne obrazy. To, co jest na górze, musi znaleźć się na dole, w lustrzanym odbiciu. I bardzo fajnie jest, ojej, tutaj mi się wyłączy, dobrze, bardzo fajnie jest teraz, zaraz tutaj sobie pomoce naukowe przygotuję. Mam tutaj, o, mam tutaj mazak. Zaraz zobaczę, co ja tutaj zawsze jestem. Ja zawsze jestem zaopatrzona w jakieś takie, słuchajcie, deseczki. Pilśnie. Popatrzcie, tak będę Wam tutaj pokazywać, tak? I tu mniej więcej sobie rysujecie, tu tak ścianę lasu. Zerkam, ona tak schodzi na dół. Jakoś tak, o, główne elementy, skosy na przykład tego, ojejku, ja maluję odwrotnie, patrząc się w lustro, no to jest naprawdę niesamowite. I zobaczcie, mamy takie główne elementy tego obrazu narysowane tutaj w tym miejscu. I po prostu, no trzeba to powtórzyć. Słuchajcie, na drugiej stronie. Jeżeli zrobiłam to mazakiem, to jest taka pomoc bardzo ważna. Właśnie papier jest bardzo potrzebny podczas malowania. Bo jeżeli ja to zegnę, niech ja zaraz tutaj pokażę, zobaczę, co ja mam. Telefonu nie mam, ale mam lampkę. Popatrzcie. W jaki sposób ja mogę sprawdzić, w jaki sposób ja mogę przenieść na dół, na drugą stronę
te linie. Popatrzcie, podświetlając, tylko to musi być, nie wiem, czy teraz to widać dokładnie. No nie, tego tutaj, słuchajcie, na telefon, na... Może, o, widzicie? Widać te linie. Podświetlając od spodu, widać te linie, przenosimy, a patrzcie, a ich tutaj nie ma. To jest kartka z drukarki, tam coś się znajduje, także przepraszam Was za to, że nie wzięłam czystej kartki, no ale ja wykorzystuję, ekologia dla mnie jest bardzo ważna, wykorzystuję wszystkie kartki, jakie mam, więc jak widzicie, podświetlamy i mamy z tyłu te linie, które przed chwileczką, słuchajcie, naniosłam. Więc, teraz muszę z powrotem tę lampę tutaj położyć, nie wiem po co ona się świeci, no tutaj niczego mi tak naprawdę nie załatwia, więc przenosicie z drugiej strony te same linie i później przenosicie sobie na obraz. Mniej więcej to samo jest, no to wtedy tutaj, tutaj jest łatwe takie zadanie, jeżeli chodzi o malowanie. Ja uważam, że to jest łatwe o tyle, że dokładnie można przenieść. Trudność jest taka, że trzeba dwa identyczne obrazy namalować na górze i na dole. To nie jest proste. Tu trzeba, tutaj słuchajcie, to wymaga praktyki i ćwiczeń. To mi się, Magdalena pisze, to mi sprawia największą trudność, jak woda jest nieruchoma, jak fala jest zdecydowanie łatwiej, bo kształty mogą być nieregularne. Też tak myślę. Ja zaczynałam od kształtów właśnie nieregularnych. Chociaż powiem Wam, że jak prawidłowo, dobrze podejdziecie do tematu, to oczywiście będzie naprawdę dobrze. Tak zaplanujecie pracę. Obrazy realistyczne no wymagają jednak takiej cierpliwości, nie? Wymagają cierpliwości. No chyba, że tam malujemy jakieś intuicyjne obrazy, coś tam innego, tutaj w ogóle zupełnie inaczej. Tutaj się w ogóle, słuchajcie, nie patrzy na takie prawidła. Ale malowanie realistyczne z domieszką takiego, wiecie, ja jestem kolorystką, ja lubię tak podkręcić ten kolor, tak? Już Wam pokażę. Za chwileczkę jeszcze tylko zobaczę. O, witam Magdaleno. Sprawdzę jeszcze, co piszecie. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dziękuję Wam za zetki. Jak ktoś jeszcze ma ochotę mi tutaj postawić zet, że jest na żywo, to zachęcam. A przypominam, że jak oglądacie mnie po tym live'ie, już po godzinie 18, to poproszę N, że to jest nagranie, dobrze? Dobrze. I mam tutaj obraz. Zrobiłam taki wstęp. To jest obraz malowany z kursu. Obraz z kursu, obraz rzeczny. Jak ktoś ma ochotę ze mną namalować taki obraz, no to zapraszam do sklepu. Nawet mogę wrzucić Wam link, bo przygotowałam. O, jak ktoś ma ochotę zerknąć, co to jest. Dobra. Także taki, słuchajcie, obraz rzeczny. Jak widzicie, mocno przekolorowany, dlatego że ja tak lubię, intensywny, zresztą ja tutaj widzę, że na Facebooku mam inne kolory, a na YouTube mam trochę inne, ale popatrzcie, tutaj jest inna sprawa, tutaj jest inna sprawa, słuchajcie, z tym obrazem. Dlaczego? Dlatego, że no niby tafla wody jest, może z tej strony prawą ręką będę to trzymała, niby, słuchajcie, tafla wody jest gładka, bo to jest gładka, znaczy może nie tyle gładka, ona nie jest, o, to nie jest tafla wody nieruchoma, ponieważ to jest rzeka, moja ukochana Biebrza, słuchajcie, i Biebrza w Burzynie, i popatrzcie, to jest wczesna wiosna i na tej rzece jest cienki lód, w ogóle inaczej wszystko się zachowuje, w ogóle troszkę inne kolory, jak widzicie, tutaj są szuwary i one się dokładnie nie odbijają, tylko częściowo, tak, to wszystko trzeba obserwować. Jak widzieliście w poprzednim zdjęciu, bo tam akurat było zdjęcie, na poprzednim zdjęciu była pokazana linia horyzontu. Ta linia horyzontu jest bardzo, bardzo ważna, jeśli chodzi o odbicia w wodzie takie dokładne, jeśli chodzi o rzeki. O, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o rzekę, jeżeli chodzi o staw jakiś, to ta linia jest bardzo ważna. Rzeka, morze, no ale dobrze, pomijając to.
Popatrzcie teraz na słońce. Słońce też centralnie się odbija. Po drodze gubi blask, tak? Powiedziałabym, promienie gubi. Też bardzo równiutko. Tu trzeba patrzeć, żeby było bardzo równiutko. Ale też te skosy. Za chwilę pokażę Wam jeszcze jedno zdjęcie, które bardzo dokładnie to pokaże. O, dzień dobry. Iwonka jest, Bożenka jest na YouTubie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Super. Dobrze, właśnie zobaczyłam Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo. I teraz popatrzcie. Tutaj trzeba też pilnować tych elementów. Ze względu na to, że słońce jest bardzo intensywne, więc odbija się równiutko, idealnie. Te, słuchajcie, zarośla są daleko, ale mimo wszystko tu się też odbijają. A co się dzieje z chmurami? No te chmury jeden do jednego nie są odbite, prawda? One nie są, o witaj Gerciu, one nie są, słuchajcie, odbite, dlatego że tam jest trochę lodu. Tam jest trochę lodu, woda płynie w niektórych miejscach, w niektórych jest spokojna, tutaj naprawdę jest, no tutaj się zachowuje inaczej. I to trzeba zaobserwować. Najważniejsze to jest wybrać fajne zdjęcie, bo to też jest z mojego zdjęcia własnego, sama robiłam to zdjęcie. Najczęściej sama robię zdjęcie, chociaż ostatnio posiłkuję się też zdjęciami innych osób i bardzo się cieszę. Bardzo realistycznie piękny. Jeśli chodzi o formę, to jest realizm, ale jeśli chodzi o kolory, to jest no, taki mój, jak ja lubię. Ja lubię bardzo podkolorować, chociaż tak jak powiedziałam Wam w przypadku maków, jest bardziej realizm. Jestem troszkę zaskoczona tymi kolorami, tak? Dobrze. Więc woda taka, nie? Woda taka, macie tutaj przykład, to nie jest duży obraz. Dziewczyny ze mną, naprawdę mnóstwo osób skorzystało z tego kursu. Dużo dziewczyn, słuchajcie, wrzucało te swoje obrazy na grupie z miłości do malowania. Rewelacyjnie dziewczynom też wyszły. Niektóre i na plenerze, słuchajcie, w tym tutaj stacjonarnym, w którym biorę udział i jestem opiekunem od 2 lat tego pleneru tutaj w Domu Kultury. Również ostatnio koleżanka malowała interpretację tego obrazu, tego zdjęcia. No, rewelacyjnie. Ja lubię patrzeć się na wasze obrazy, a wczoraj czy przedwczoraj dostałam zdjęcie tego konia, słuchajcie, z sikorkami. Jedna z pań go namalowała po swojemu. No, rewelacja. Ściągnęłam sobie to zdjęcie, zapytam się jej, czy mogę je wrzucić, bo jak dla mnie jest naprawdę świetna interpretacja, bardzo fajna, zupełnie inaczej niż, inna niż moja. No, chociaż tam są elementy podobne, ale lubię, jak malujecie ten sam obraz po swojemu, to jest naprawdę fajne. Dobrze, zaraz przejdę do następnego punktu. Popatrzę tylko, co wy tutaj jeszcze. O, dziękuję Wam bardzo, podoba Wam się obraz. Tak, a link macie, jak ktoś ma ochotę, to niech sobie tam oczywiście wejdzie, zobaczy. Może będzie miał też ochotę ze mną malować. Tu jest lekko drgające. O, teraz nauczona doświadczeniem zrobię to tak. O. Tu jest lekko drgająca, słuchajcie, i linia horyzontu jest nierówna. Ktoś zrobił zdjęcie takie nierówne, to musi być poziome. Jeśli ktoś by miał ochotę malować takie zdjęcie, to trzeba to wyprostować, bo zdecydowanie tutaj w tym miejscu jest za wysoko, tak? O. Dobrze. Co tutaj co my tu widzimy? Że lekko jest to zdjęcie, lekko jest ta woda taka lekko falująca, tak? Drgająca. Chociaż jak widzicie, wszystko odbija się praktycznie identycznie. Tu też można wykorzystać do tego ten sposób, jeśli macie ochotę, tak? Jest wieżyczka kościoła. Ale kolory w wodzie są trochę inne. One, to nie jest dokładne lustrzane odbicie, tak? Tutaj mogą się te kolory, one się zmieniają, one są ciut inne. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, odrobinkę. Powiem Wam w sekrecie, że do tych kolorów, które robicie na górze, jak później je przenosicie na dół, trzeba dodać odrobinę błękitu ultramaryny,
ultramaryny, ze względu na to, że w wodzie, no woda jest błękitna od atmosfery, od nieba, prawda? W wodzie przegląda się niebo i na samym wierzchu tam jest, słuchajcie, tam jest, no tam jest odbicie, niebo się przegląda w wodzie i to niebo ma wpływ na to wszystko, co się odbija. I teraz powiem Wam jeszcze jedną tajemnicę, jeszcze jeden sekret, że to nie jest tak, że dodajemy tego błękitu bardzo dużo, że tam pacamy ile się da. Nie. Tego błękitu dodajemy odrobinkę. Na moich warsztatach dziewczyny wiedzą już o tym, jak to się robi. Ja tam praktycznie, słuchajcie, procedury aptekarskie podaję, w jaki sposób się dokłada farb i ile się dokłada, żeby ciut zmienić odcień. Zazdroszczę, że na żywo można mieć z Tobą, Kasiu, plener. Wiecie, jestem, no bardzo się cieszę. No, nie wiem, czy się cieszę, że zazdrościsz, ale ciągle myślę o tym. To jest moje ogromne, ogromne marzenie, żeby ogłosić Wam za jakiś czas, żeby, chciałabym mieć taką moc, chciałabym tak to wszystko ułożyć w sobie, u siebie w życiu, żebym mogła ogłosić Wam, że jest nabór do mojego pleneru, na przykład 5-dniowego, gdzieś nad rzeką, nad Biebrzą, może nad Narwią. Wiecie, wtedy byście mogły sobie wykupić pobyt nad taką, słuchajcie, nad taką rzeką, w jakimś tam pensjonacie, tak? O, dzień dobry, w jakimś pensjonacie. Ja już bym musiała, ja już główkuję nad tym, główkuję. Ja bym wtedy zamówiła materiały, oczywiście te farby, których my używamy. Przypominam, że ja zazwyczaj przeszłam zupełnie na farby Talensa, bo malujecie razem ze mną bardzo dużo, dużo Was ze mną maluje i bardzo dużo kursów. I stwierdziłam, że ujednolicę farby i będę malowała wyłącznie farbami Talensa. Ze względu na to, że numery są te same, ten sam zestaw, wszystko jest to samo, mi będzie łatwiej i Wam będzie łatwiej znaleźć ten kolor. Więc dzisiaj też taka deklaracja, że nie zmieniam farb, mimo że lubię różne inne, ale Talensa farby po pierwsze są dobrej jakości, a po drugie to nie jest drożyzna. A w tych czasach naszych teraz, wiecie, no to jest bardzo ważne, więc bardzo dbam o to, żebyście nie musiały wydać milionów na to, żeby ze mną malować. Dobrze, więc marzenie Wam swoje powiedziałam i bardzo bym chciała, słuchajcie, malować takie. Dobrze, więc tutaj przejdziemy teraz do kolejnego. Dobrze. O, tutaj mamy przykład zwierzęcia, też wzięłam, to akurat zdjęcie z Pixabay, wiecie? Popatrzcie. Tu mamy zwierzę w wodzie zielonej, ponieważ najprawdopodobniej to jest jakieś gorące kraje, pewnie jakieś glony tam się rozwijają, ewentualnie dużo zieleni obok i się odbija. I co jeszcze chcę powiedzieć? Zobaczcie, że ta woda drży, tak? Ta woda drży, ta woda jest taka falująca. I to odbicie również jest falujące. Ale popatrzcie, tutaj woda jest, nie jest błękitna, tylko zielona. I to zwierzę, nie wiem, to jest jakieś jeleniowate, to zwierzę się odbija i ma zupełnie inny kolor niż na górze, prawda? Więc tutaj odrobinkę jasnej, bardzo zieleni trzeba dodać do tego koloru, żółcieni i wtedy, jak widzicie, takie prążki. Jest powtórzony mniej więcej, jest powtórzona sylwetka zwierzęcia, ale jednak takie prążki. Tutaj też trzeba zobaczyć, że na samym brzegu tego zwierzaka, na grzbiecie, ale w odbiciu w wodzie, również są takie prążki czystej wody, tak? W taki sposób się woda zachowuje. Malowanie to przede wszystkim obserwacja. Obserwacja, witam Cię Grażynko i dziękuję, o, za zetki Wam bardzo dziękuję. Zet to znaczy, że jesteście na żywo. I tutaj jest bardzo ważne, żeby obserwować, patrzeć i powtórzyć. Za chwilę przejdziemy do drzew i Wam pokażę, na co trzeba zwrócić uwagę w odbiciu drzew, bo to jest też bardzo ważne. I raczej zaczęłabym od drzew ogólnie. A, mam, one były na początku.
Dobrze, częściowo tylko, czyli za chwileczkę. Popatrzę jeszcze, co mi tutaj piszecie. O, zetki dostaję, cieszę się. Z wielką przyjemnością wezmę w tym udział. No bardzo mi się, ja będę tak cały czas gadam, słuchajcie. A ja nie jestem pani Joanno, jestem Kasia. Jestem Kasia. Ok, dzień dobry. Dobra, witacie się jeszcze, bardzo się cieszę, że tutaj dochodzicie. Ok, dobrze, mamy teraz drzewa. I teraz popatrzcie, to jest jakieś zimowe, słuchajcie, zimowe zdjęcie. Jak malujemy drzewa, też trzeba na to popatrzeć, że jak malujecie skośne drzewo, to od podstawy zaczynacie skos w tę samą stronę, tak? Nie żeby to szło po skosie tak, tylko trzeba pamiętać, że to trzeba namalować jak ptaszka takiego, że on musi być tak, taka leżące V. Jeśli jest drzewo pochylone, to one w wodzie również musi być pochylone. No tutaj oczywiście nie jest całe, dlatego że tu obraz by się kończył, prawda? O tym pamiętajcie, o takich pionowych rzeczach, że one się odbijają w tę samą stronę. Wiem o tym, że tak jest, że często te drzewa się chwieją, a to jest bardzo ważne. Zobaczymy. A, Joasia pozdrawia z Rybnika, super. Witam serdecznie, o jest Bogusia. O, takie kształty nieregularne uwielbiam, zdecydowanie łatwiej mi wychodzi. Właśnie, nie? No niektórym odbicie lustrzane dobrze wychodzi, a innym wychodzi odbicie właśnie te nieregularne. Ja też zaczynałam, słuchajcie, od tych odbić nieregularnych. I teraz tak, o ile, słuchajcie, dobrze maluje się, zaraz zobaczę, ja tu znalazłam, no i nie mam. Wejdę. Mam. O ile maluje się dobrze, tworząc rzekę, las, góry, które się odbijają, gorzej jest z budynkami. I mam tu obraz, który namalowałam jakiś czas temu. Zobaczcie, tam jest kapliczka i dzwonnica. I tutaj trzeba już się, słuchajcie, napracować, żeby ją namalować naprawdę dość dobrze. Teraz widzę i w ogóle wcześniej, już tego obrazu już nie mam, odrobinkę, to odbicie w tym kościółku na dole, ta dzwonniczka odrobinkę powinna być przesunięta w moją stronę, ale niestety nie mogę już teraz zrobić, więc to trzeba bardzo pilnować. To trzeba bardzo pilnować, w którym ile tego budynku ma być widać. Tu nie jest całkowicie widoczny, bo tam jest kawałek takiego parganu, kawałek jakieś tam szuwary, odbijają się tylko te szuwary i widać cały dach i kawałek tylko tej drewnianej fasady, prawda? Jak widzicie. Drzewa też mają inny kolor, a tutaj z przodu są jeżówki i jakieś tam inne, słuchajcie, tutaj obrazki. Także o to właśnie chodzi, żeby powtarzać to, co jest, i to, co jest w wodzie, to jest trochę inny kolor. Nigdy nie ma tak, że ten kolor jest identyczny. On musi się troszkę różnić. No wtedy bardziej naturalnie wygląda. Bardziej, słuchajcie, naturalnie wygląda. Czy macie do mnie jeszcze teraz jakieś, słuchajcie, pytania na temat? Patrzę, czy mam tu jeszcze jakieś zdjęcie. No w sumie mam. O, ale możecie, czy macie jakieś pytania na temat malowania? Na temat malowania, słuchajcie, takich tych odbić w wodzie, o popatrzcie, na przykład budynki. I też, żeby ten budynek, żeby ta woda była gładziutka, no to trzeba by było namalować drugi budynek w wodzie. Ale ze względu na to, że ta woda jest drgająca, tam są fale, to zobaczcie, że naprawdę kilkoma ruchami można ten odbijający budynek namalować w wodzie. I mamy już gotowy obraz, więc dla mnie też jest o wiele łatwiej. Ja zaczynałam od tej drgającej wody. Dla mnie to było łatwiej, bo na początku drogi malarskiej naprawdę niekiedy trudno, może Wam też trudno jest namalować zupełnie coś, jakiś budynek, nie architekturę prawidłowo, a co dopiero jeszcze odbicie tego budynku w wodzie, tak? Także są jeszcze takie sposoby, które pozwalają przerzucić. Co jeszcze pomaga, słuchajcie? Co tutaj akurat tego zaraz zobaczę, czy mogę to zrobić. Już spróbuję zatrzymać obracanie.
I coś, co tutaj to może nie. O, to mogę wam to pokazać. Tutaj mam te drzewa, zobaczcie, tak? I jeżeli chcę namalować prawidłowo takie drzewa, to można, i to jest fajny sposób, odwracając do góry nogami zdjęcie i obraz, który malujecie. Bardzo często to robię. Jeżeli chcę sprawdzić, czy dzbanek, czy naczynie jest równe, jakiekolwiek, tak? Czy jakieś drzewa są równe, te z tyłu, które namalowałam, to naprawdę odwracam i obraz, i zdjęcie, z którego maluję do góry nogami i wtedy widzę, czy jest prawidłowo. Wtedy więcej widać. Drugim sposobem jest po prostu pójście do lustra ze swoim obrazem i popatrzenie się, tak? Bożenka pisze, Kasiu, czy możesz pokazać obraz rzeki Biebrzy, fale na wodzie po środku rzeki, świetnie namalowane. O, dzięki, cieszę się bardzo, o ten obraz ci chodzi, tak? Dobrze, tak? A Biebrzy, fale na wodzie po środku rzeki. O, tak to wygląda. Tak spróbuję. O, jeszcze może z tej strony. Tak wygląda ten mój obraz. Też, słuchajcie, malowałam go 3 razy. Bardzo lubię malować z tego samego zdjęcia obrazy. Także naprzeciwko mnie mam suchymi pastelami właśnie obraz, tylko nie mogę go zdjąć. Także już raz malowałam go akrylami, taki duży. Później malowałam go pastelami suchymi. Chyba na jakimś spotkaniu z wami, ze 2 lata temu albo ze 3. A teraz ostatnio, no nie ostatnio, na wiosnę, to było wczesna wiosna chyba, albo kwiecień, nie jestem pewna, czy tak wczesna. I właśnie ten kurs robiliśmy dużo, nie wiem, Bożenko, chyba ty też. O, nie wiem, a nie, to dlaczego napisałaś nie wiem, o co chodzi. Dobra. Jak mi odpowiadacie jednym wyrazem, no to nie wiem, o co chodzi. Wiecie, u mnie to jak w przedszkolu trzeba pełnym zdaniem, bo ja już pójdę dalej, o czymś innym mówię i tak naprawdę nie wiem, o co chodzi. Dobrze, prześliczny jest, tak, jest inny obraz rzeki z falami, który namalowałaś, a nie wiem, który. Ja robię z rzeki z falami? Nie wiem. Chyba morza z falami. No już teraz sama nie wiem, o który mi chodzi. A, wiem. To malowałaś, sama poruszałaś wodę, żeby fajnie zdjęcie wyszło. Jaka ty jesteś spostrzegawcza. Ja zaraz zobaczę. Chyba mam, poczekajcie chwilę. Mam nadzieję, że go znajdę. Mam tutaj dużo obrazów, wiesz, więc troszkę zejdzie. Nie, nie mam. Obecnie jest wypożyczony. Właśnie sobie przypomniałam. Tak, wiem, o który chodzi, wiem. Najprawdopodobniej mam go tutaj w zdjęciach. To jak teraz przeszukam szybko, to może znajdę ten obraz. Wiem, o który ci chodzi. Obraz tamten poszedł, jest wypożyczony do Domu Kultury. I teraz wiem, o który ci chodzi. Ja zaraz spróbuję go poszukać. Ojej, ja mam tutaj tyle zdjęć, wiecie, że czasami muszę zmniejszyć te zdjęcia. Za chwileczkę zobaczę. Jak macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to ja jeszcze spojrzę i popatrzę, co rzek, to ja trochę więcej namalowałam, więc właśnie wiem, o który chodzi, zaraz może, być może, zaraz go tu wyłowię. Dobrze, że mam zdjęcia. Tak. Aż oczopląsu dostaję od ilości zdjęć, słuchajcie. Nie wiem, czy go znajdę, nie wiem. Jest ich bardzo dużo.
Przy okazji pokażę Wam zdjęcie, które znalazłam, zdjęcie poprzedniego obrazu tej rzeki, którą przed chwilą pokazywałam Wam. Tak wygląda poprzednia interpretacja. Także każdy obraz, każdy jeden obraz to co innego. Tak wygląda poprzednia interpretacja tego obrazu. Kiedy będzie kurs malowania słonecznika? Aniu, o co Ci chodzi? Chodzi Ci o kurs, który kupiłaś? Jeśli tak, to po zakupie dostałaś link na maila, który podałaś przy zakupie i tam masz dostęp do kursu. Dziewczyny, które wykupiły kursy albo cokolwiek, dostajecie wiadomość na maila. Tylko trzeba, jeśli macie WP, to najprawdopodobniej właśnie tam znalazłam obraz. To patrzcie w newslettery, zaglądajcie w spam, w jakieś tam inne rzeczy. Tam WP ma dużo folderów i w te foldery wpadają zazwyczaj te moje wiadomości, więc szukajcie tak. Właśnie, Aniu. Dobrze. Szukaj Aniu u siebie w mailu. Jeśli masz, pewnie masz WP, bo WP zawsze takie ma, nie wiem po co ma tych folderów bardzo dużo, więc przeszukaj swoje foldery. Po zakupie od razu dostałaś, za chwilę już dostałaś wiadomość z tym, w jaki sposób dostać się na platformę. Ale jeżeli jeszcze nie, jeżeli nie dostałyście jakimś cudem, nie wiem jakim cudem, nie dostałyście tych wiadomości, to trzeba napisać do mnie na Messenger i my wtedy staramy się, ja wtedy sama staram się Wam pomóc się dostać do platformy, a jak nie, wtedy piszę informatykowi, to trwa parę dni, ale zawsze dostajecie produkty, które kupujecie. Także pamiętajcie o tym, ok? Dobrze, i teraz znalazłam obraz, tak? Znaczy, zaraz tu jeszcze jeden. O, a to jest, to zaraz Wam pokażę. Tu Wam pokażę, no tak, akurat obraz jest na tle rzeki, ponieważ pojechaliśmy i mąż mój trzyma ten obraz. Tak, tak wyglądają te fale przeze mnie namalowane. To jest obraz 50x70, taki duży. Mhm. A zaraz Wam pokażę, z którego zdjęcia. No i tam się też odbija, zobaczcie. Tam się też odbija, ale ze względu, tak właśnie było, jak Bożenka to napisała, że weszłam do wody, bo ja tam lubię sobie trochę tam, wiecie, jak kaczka pochodzić po biebrzy, i weszłam i tak rozhuśtałam tę wodę, żeby zrobić falę, i zrobiłam zdjęcie. Zaraz Wam pokażę, z którego zdjęcia to robiłam, ten obraz malowałam, z tego zdjęcia. Nie wiem, czy dokładnie z tego, dlatego że ja tych zdjęć zrobiłam bardzo dużo, ale to zdjęcie właśnie mniej więcej malowałam, no interpretowałam, tak? Moja ukochana Biebrza. Tu akurat byłam w Siburczyn, nie jestem pewna, jak się nazywa ta miejscowość. Tak, także to był ten obraz. No i on też w różnych miejscach inaczej wygląda. O właśnie. Tak. A tu Wam pokażę też, o popatrzcie, tu Wam pokażę zdjęcie, z którego malowałam pejzaż rzeczny. O. Także to zdjęcie interpretowałam kilka razy, tak jak przed chwilą Wam zresztą pokazałam, tak? Takie są odbicia w wodzie, zobaczcie. Tu ewidentnie widać, że jest jeszcze cieniutki lód na wodzie, prawda? I tutaj inaczej zupełnie wygląda. Tu wygląda zupełnie inaczej. Też ważna jest obserwacja. Ważna jest obserwacja. Też fajny ten obraz. Z taką pomarszczoną wodę. Nie powiem, wyzwanie. Powiem Ci, Patrycja, że bardzo łatwo mi się go malowało. Bo to tylko takie, tylko o odcienie, tak? Wybrać odpowiednie odcienie. Żeby one były różne. I tu trzeba się bawić kolorami. Tu właśnie fajnie mieć jeden zestaw kolorystyczny, żeby nim się bawić. Tak jak no, Patrycja była akurat na tym dzisiejszym warsztacie, który skończyliśmy, który miał trwać 3 dni, a trwał 5 dni. I zobaczcie, ten obraz był malowany chyba 6 kolorami. I zaraz, żółcień cytrynowa, czerwień biel,
ultramaryna, zieleń, ochra. Sześć. Sześcioma kolorami, słuchajcie. Ten obraz za mną, a tu jest odcieni o wiele więcej. I jeszcze, przepraszam, siedem, bo jeszcze zieleń permanentna na koniec nam weszła, tak? Tobie łatwo, Kasiu. Ale słuchajcie, ja byłam w tym samym miejscu, co wy. Ja byłam w tym samym miejscu, co wy, dziewczyny. Ja jestem z waszej drużyny. Ja też nie skończyłam żadnej szkoły plastycznej, ani żadnych studiów. Ja się wszystkiego nauczyłam sama. O to chodzi. I dlatego mam czelność pokazywać, uczyć miłości do malowania, uczyć malowania, pokazywać, jak łączyć, słuchajcie, kolory, właśnie dlatego, że sama się tego nauczyłam i jestem najlepszym przykładem, że można, tak? Tylko praktyka. A chciałam Ci powiedzieć, Patrycja, że Ty również nie masz się czego wstydzić, dlatego że jesteś również świetną kolorystką, trochę się tylko nie doceniasz jeszcze. A, pewnie. Czy można by było wrzucić zdjęcie tych fal na rzece? Jasne, jasne. Wrzucę. Tutaj teraz nie mogę, ale zaraz spróbuję. Nie, teraz tutaj tego nie zrobię, bo nie chcę za bardzo obciążać internetu, ale wrzucę. Właśnie o te odcienie chodzi. Ja jestem tym obrazem zauroczona. Tak, właśnie, no słuchajcie, tutaj trzeba troszeczkę dodawać kolorów, tak jak mówiłam dzisiaj dziewczynom na warsztacie, że tu nie chodzi o to, że bierzesz, odmierzesz łyżkę tego, łyżkę tego, łyżkę tego i mieszasz. Nie, to nie ciasto. Tutaj, a widziałeś już, Magda, myślałaś, że o 19, no w sobotę o 17. O, cześć Piotrek, cześć Piotrek, no właśnie, mój brat nawet mnie odwiedził, świetnie. Będę się uczyć. No właśnie. Fajnie, słuchajcie, by było, fajnie by było, żebyście, no żebyście ćwiczyli. Żebyście ćwiczyli o każdej porze, kiedy tam sobie możecie. Paletę warto, słuchajcie, mieć z pokrywką, pryskać i od czasu do czasu jakieś takie malusieńkie obrazki sobie malować, coś tam robić, coś tam. Tu nie chodzi o to, żeby malować ogromne obrazy. Ja dlatego Wam pokazuję, żeby malować też małe. Już na warsztatach, bo już ten warsztat, który robiliśmy, to jest raczej dla bardziej zaawansowanych, te takie większe warsztaty, tak sobie myślę. Ale jeżeli tego słonia będziecie ciąć po kawałku i na przykład będziecie chciały tylko i wyłącznie namalować sam dzbanek, sam flakon z wodą, powiedzmy, no to można tylko na to patrzeć, tak? Ja też robię czasami takie kursy mniejsze, takie kurs słonecznika, róży i piwonii, żeby się skupić tutaj na tych odcieniach, na tych kolorach. I o tym mieszaniu kolorów ja ciągle wracam do webinaru. I w tym najnowszym, słuchajcie, webinarze, tylko nie wiem, czy mam do niego dostęp, maki, coś tam, chyba nie mam tutaj dostępu, więc teraz nie znajdę, ale słuchajcie, ja cały czas będę trąbić o najnowszym webinarze, bym musiała stąd na chwileczkę, słuchajcie, wyjść, żeby, zaraz zobaczę, kolorystka jestem, ale nadawanie takich form jak woda to już co innego. Po malutku, nie od razu Rzym zbudowali, jak to mówią. Ja spróbuję teraz wejść. Spróbuję wejść i Wam wrzucić, o właśnie. I Wam wrzucić teraz, edytuj. Nie, to nie, ja co innego chcę zrobić. O, nie, to nie to. Chcę Wam skopiować link do webinaru. Jeśli ktoś jeszcze się nie zapisał. O, jest. I pod filmem już właśnie wrzucam link do webinaru. Sprawdźmy tylko, czy on mi tu się całkowicie dobrze otworzy. Jak się pokaże zdjęcie. Tak, jest. O właśnie. Więc na webinarze również kolory będziemy ćwiczyć. Więc słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, bo po pierwsze kolory. Znowu kolory, znowu łączenie, znowu mieszanie w kontekście malowania tym razem pięknej złotej jesieni. Też nie ukrywam, że jak zwykle niespodzianka po zapisie dla Was czeka i nie ma powrotu.
Jeżeli się nie zdecydujecie od razu, to później ja nie mam już linku, który mogłabym Wam wysłać. Po prostu nie dam rady. Więc pilnie śledźcie, co Wam przychodzi po, co się Wam otwiera po zapisie i patrzcie, co teraz dla Was mam, bo przy każdym webinarze macie rewelacyjną ofertę malowania obrazu ze mną. Tym razem jest tam jesienny las we mgle. Zastanawiam się, jaka to nazwa. Dokładnie, mam tyle kursów, że już zapomniałam. Tak, ale las, słuchajcie, z mgłą. Jesienny las z mgłą to jedna z interpretacji. Także można sobie tam po prostu zajrzeć. Jeśli chodzi o YouTube, to link wstawię troszkę później. Możecie jeszcze zerknąć tam. Chociaż już teraz, jak będziecie chcieli wejść, to jest wejście do strony malowanieszczęścia.pl i tam jak wejdziecie, to na pierwszej stronie jest również najnowszy webinar, tak? Tak, jesienny las we mgle. Dziękuję, Patrycja. Okazuje się, że wy więc lepiej wiecie, jakie ja mam kursy. Właśnie. Także tak. I tak, kolory, mieszanie, tworzenie, te subtelności, te przejścia, światło, w jaki sposób światło namalować, jakimi. O, zapisała się Ela, świetnie, bardzo się cieszę. I co jeszcze? Kształty liści. Tym razem wezmę się za pędzle, ponieważ na niemal każdym webinarze takie zapytania, słuchajcie, od Was dostaję. Jakie pędzle, a czy ja coś powiem o pędzlach, więc teraz więcej będzie o pędzlach, tak to wplotę to z kształtami, pokażę Wam, jakimi pędzlami można uzyskać jakie kształty. Oczywiście to nie będzie wachlarz możliwości, bo tak jak dzisiaj, no wrócę do tego warsztatu dzisiejszego, ponieważ również dziewczynom pokazałam, że cienkie linie wcale nie trzeba malować cieniusieńkim pędzlem z długim włosiem. Są również inne pędzle, którymi można to zrobić. Ale o tym będziemy mówić też na webinarze. Co jeszcze na webinarze? Słuchajcie, ja muszę koniecznie zobaczyć, bo to będą cztery, słuchajcie, sposoby. Już. Ja muszę tu nie wejdę. Tu, oho. Czy ja mam tu internet? No mam tu internet. No to jak mam internet, to już za chwileczkę, słuchajcie, wejdziemy. Nie chcę tutaj pominąć tych ważnych informacji. Nie chcę, bo tu jest system na żywo. Okej, dobrze. Tak, o pędzlach już mówiłam. A, przestrzeń. Jak zwykle wraca temat przestrzeni. Temat głębi, w jaki sposób, jeszcze powiem Wam, że przestrzeń na obrazie można tworzyć naprawdę w wieloraki sposób. Jest ich naprawdę bardzo dużo, tym razem kolejne sposoby jeszcze pokażę, ale też wracam, będę, słuchajcie, moje webinary to idą takimi ślimakami, to znaczy ja będę mówiła o nowych rzeczach, ale jednocześnie zahaczam o te rzeczy, które już były, bo uważam, że trzeba powtarzać wiadomości, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam zakliknie jakaś wiadomość, kiedy w końcu nas olśni, a to o to chodzi. Ja tak miałam i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wielokrotnie pokazywać to samo, może w trochę inny sposób, tak? O, świetnie, że się zapisałaś, bardzo się cieszę. Dobrze. O kolorach, ok. Co jeszcze? Tak, jeżeli brudzicie kolory, bardzo często tak jest, opowiem też o brudzeniu kolorów, tak? Czy to się brudzi kolory, czy o czymś innym. Czy coś innego, to też na webinarze Wam o tym powiem. I oczywiście bardzo, bardzo ważna rzecz, nurtująca każdego artystę amatora, kiedy odłożyć wreszcie pędzel, kiedy po prostu już nie malować, odłożyć i zostawić. I czy zawsze trzeba to robić, tak? W jakim momencie? To nie jest łatwe. Nie jest łatwe odłożyć pędzel i stwierdzić, że ja już nie maluję. No, napiszcie mi, która
tak męczyła obraz, że go miała ochotę wyrzucić, albo go nawet wyrzuciła. No, jestem ciekawa. Jestem, słuchajcie, ciekawa. Tak, bo to są tematy uniwersalne, które dobrze przypominać. Tak, i one są w kontekście różnych też tematów. Teraz na przykład jesień i znowu kolory, tak? Z tymi pędzlami to jest fajna sprawa. Nakupiłam ich całe mnóstwo, a używam tylko kilka i to dzięki naszym spotkaniom. No tak, bo wiecie, nie trzeba mieć wszystkich. Ja jak prowadzę warsztaty, prowadzę jakieś kursy, to zazwyczaj tam kilka podaję, tak? No ale podstawowych tych takich trzeba mieć. Okrągłe, płaskie, tak? To jest najważniejsze, są jeszcze takie różne rodzaje, tak? Jak się zaczyna psuć, to odkładać na malowanie. To też, wiecie, no to też zależy. To też, słuchajcie, zależy. No, z tym psuciem to też jest różnie. Ja właśnie mi przyszła jedna taka myśl, którą będę chciała na webinarze właśnie poruszyć. No musiałam, ja mam takie przebłyski czasami, słuchajcie, że w mgnieniu oka jakaś myśl mi przychodzi do głowy i bodaj w nocy wstanie, a muszę to zapisać. Dobrze. Ja myślę, że męczę. No czasem tak jest, czasami tak jest. Nie wiem dlaczego, znaczy powiem wam, kiedy bardzo często męczymy obraz. Po pierwsze, kiedy jesteśmy perfekcjonistkami, kiedy nas oceniano w... Tak będę cały czas do tego wracać, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli w dzieciństwie oceniali nas surowo nauczyciele lub rodzice, to my będziemy wiecznie niezadowolone. Wiecznie niezadowolone i wiecznie będziemy chciały poprawiać, poprawiać, poprawiać. To już tak z punktu takiego lekko psychologicznego wam powiem, ale to jest po prostu prawda. I jeżeli mnie w domu rodzice nie poprawiali, ja malowałam co chciałam, tam nikt mi po prostu nie wsadzał nosa do mojego malowania, ja teraz nie mam z tym problemu, tak? Ale można też, w sobie zmienić, o tak powiem. Można to sobie zmienić, można sobie zadawać pytania, o tym będziemy jeszcze mówić na ten temat. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze piszecie, bo widzę, że troszeczkę jest. Tak, zaraz ktoś tu, Serafina napisała, tak. Poprawiałam, aż zupełnie zepsułam, teraz już tak długo nie poprawiam. O, widzisz, to też fajnie. No, no właśnie. Toż ja akurat wiem, kiedy odłożyć pędzel. Powiem wam, że nie miałam takiego, nie miałam takiego problemu, żeby ten pędzel odłożyć. Czy coś zepsułam? Nawet jeśli coś zepsułam, to nie uważałam to jako zepsucie, tylko o, następnym razem zrobię inaczej. Tak o tym myślałam, tak? No ale to też trzeba zmienić myślenie. Kasia, czyżby ci się śniły obrazy? Moje obrazy, czy mi się śniły? Nie, jakoś tak nie rzadko coś takiego miewa. Mi się śnią zazwyczaj szczeniaki, psy. Uwielbiam te zwierzaki, słuchajcie, albo małe koty. Zazwyczaj. Albo że latam. Nie, już teraz nie czuję. Już teraz mi się nie śni, że latam. Śniło mi się, słuchajcie, że latam, a teraz już nie. Mimo że postanowiłam odkładać wszystkie swoje obrazy, nawet nieudane, żeby potem porównywać, to jednak parę pofrunęło lotem prostym do kosza. Bo ty lubisz latać, to dlatego tak to wszystko wprawiasz. No tak, no czasami. Czy ja coś wyrzuciłam z takich rzeczy? No mało też wyrzucam. Mało też wyrzucam. Czasami jakieś takie mało znaczące obrazy może, tak? No dobrze, słuchajcie. Tak, linki macie, jak ktoś tam chce, jak ktoś chce ogólnie, może macie ochotę na jakiś kurs, pomalować ze mną, popatrzeć, pomieszać kolory jeszcze przed webinarem, to zapraszam na malowanieszczęścia.pl, tak? A, Patrycja pisze, że
Panicznie boi się latać. No to naprawdę, no nie, chyba że ty tam sobie coś chlapniesz w czasie lotu, bo ty bardzo dużo latasz i się boisz. No zobacz, no zobacz, no a jak to wytrzymać? Chociaż jak jeździsz, latasz do Anglii, to chyba to nie takie długie loty, no. Do Kanady to dopiero by było. Też kiedyś często latałam we śnie. O, no właśnie. Tak, ja latam we śnie. Teraz już nie, ale latałam bardzo dużo. Dobrze, dobrze. Linki macie. Zapraszam jeszcze raz na webinar. Przypominam, że będzie 23 i. Trochę po wolumie. I. Co chciałam powiedzieć? Wskakujcie na grupę. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, jeżeli ktoś jeszcze nie jest na grupie webinarowej, wskakujcie na grupę, żeby tam już być, żeby później nie było problemu, słuchajcie, żeby później nie było problemu z tym, z dodawaniem, tak? A, trochę pawulonu. Rozumiem, rozumiem. No była afera kiedyś z tym lekiem. Dobrze, dziękuję Wam. Widzimy się na grupie z miłości do malowania w środę. Nie wiem, czy będę nadawała na YouTubie. Jeżeli YouTube nie znajdzie tutaj live'a w przyszłym tygodniu, w środę, to zapraszam na Facebooka, na grupę z miłości do malowania. No być może mi się uda, zobaczymy. Dobrze, papa. Wyłączam teraz YouTube. Nie pamiętam, jak to się robiło, chyba tak. Okej, okay. Ty na pewno chcesz przerwać transmisję. Tak, okej. Okay. Dobra.